10 najwyższych porażek piłkarskich w historii ranking dotyczy jedynie reprezentacji, jest aktualny na rok 2015. Sprawdzałem, czy nic mi nie umknęło, ale wydaje mi się, że od tamtego czasu sytuacja się nie zmieniła. Jeśli padł jakiś wyższy wynik po 2015 roku, dajcie znać w komentarzu. Chodzi oczywiście o reprezentacje zrzeszone w FIFA bądź w federacjach kontynentalnych. Tahiti Samoa, amerykańskie Reprezentacja Tahiti w piłce nożnej to reprezentacja Polinezji francuskiej, członek FIFA od 1990 roku. Obok Australii i Nowej Zelandii to najbardziej utytułowany zespół Oceanii. Czterokrotnie grał w finale Pucharu tego kontynentu w 2012 roku, triumfując. Dzięki temu zawodnicy Tahiti w 2013 roku występowali w Pucharze Konfederacji w Brazylii. Turnie ten zakończył się po fazie grupowej. Na Mistrzostwach Świata Tahiti jeszcze nie zadebiutowało. Reprezentacja Samoamerykańskiego w piłce nożnej jest członkiem FIFA i OFC i jest od roku 1998. Jest to jedna z najsłabszych drużyn na świecie. W całej swojej historii wygrała tylko jeden mecz, 2 do 1 z Tonga w eliminacjach Mistrzostw Świata 2014. Samoamerykańskie miała najgorszy na świecie bilans meczów w eliminacjach Mistrzostw Świata. W latach 2001-2007 rozegrała 11 meczów, strzelając jednego gola i tracąc 119 bramek. W Pucharze Polinezji w 2000 roku zmierzyły się obie drużyny i Tahiti Ograło Samoa amerykańskie aż 18 do 0. Iran Guam Iran największe sukcesy odniósł w latach 70. Od 1968 do 1976 roku trzy razy z rzędu triumfował w Pucharze Azja. Dwa lata po ostatnim zwycięstwie. Pierwszy raz w historii udało im się dostać do finałów Mistrzostw Świata. Na boiskach Argentyny wtedy po dwóch porażkach oraz remisie za Szkocją zostali ostatecznie na ostatnim miejscu w grupie. Guam zaś w rankingu FIFA został sklasyfikowany na 193 miejscu w historii. Największym zwycięstwem w reprezentacji Guamu było pokonanie 15 do 2 reprezentacji Palau w 1998 roku. Niestety ten mecz nie załapuje się na ten ranking. Inna sytuacja jest z ich porażką. W eliminacjach Mistrzostw Świata Guam zagrał w Iranie 24 listopada 2000 roku i dostał od gospodarzy w tyłek aż 19 do 0. Chiny Guam. Ach, ten Guam się ma drugi raz na liście. Ich przeciwnikiem była reprezentacja Chin która należy do FIFA od 1931 roku. Właściwie w 1958 roku, a więc 9 lat po proklamowaniu przez Mao Zedonga Chińskiej Republiki Ludowej, wystąpiła z tej organizacji i przez ponad 20 lat Chiny były piłkarską białą plamą. Nie grałby w eliminacjach ani w Mistrzostwach Świata, ani też w Mistrzostwach Azji. Dziś już grają i mają 75 miejsce w rankingu FIFA. W Pucharze Azji w 2000 roku zajęli czwarte miejsce i to właśnie w eliminacjach do tego turnieju trafili na Guam, który rozgromili oczywiście 19 do zera tym samym dorównując Iranowi. Kuwait-Butan. I co ciekawe, również eliminacje do Pucharu Azji i również rok 2000. Reprezentacja Kuwejtu pierwszy mecz międzynarodowy rozegrała 3 września 1961 roku z Libią. Od roku 1962 należy do FIFA. W 1980 roku nawet zdobyła Mistrzostwo Azji. Reprezentacja Butanu w piłce nożnej powstała w 1982 roku i jest regulowana przez Butański Związek Piłki Nożnej. W 2000 roku wstąpiła do FIFA i pierwszy mecz wygrała w dzień finału Mistrzostw Świata w Korei i Japonii w 2002 roku, grając bardzo słabą drużyną reprezentacją Montserratu, małej wyspy należącej do Wielkiej Brytanii, i wygrywając nią 4 do 0. Drugi mecz wygrała 6 do 0 z równie słabą reprezentacją Guamu, oczywiście, ale nie o tym mowa, bo obie drużyny spotkały się właśnie w owych eliminacjach i Kuwait na swoim boisku rozgromił gości 20 do 0. Guam, Korea Północna. Spokojnie już ostatni raz w tym rankingu pojawia się Guam. Co istotne, dotąd wszystkie wspomniane mecze wygrywali gospodarze. Tym razem to Guam był gospodarzem i gościł na swoim boisku Koreę Północną. Reprezentacja Korei Północnej pierwszy mecz międzynarodowy rozegrała w 1956 roku. Od 1954 roku należy do AFC, od 1958 do FIFA. Azjaci cztery razy wzięli udział w Pucharze Azji, a ich najlepszym rezultatem było zdobycie czwartego miejsca w 1980 roku. W Mistrzostwach Świata uczestniczyli dwa razy. W 1966 roku doszli do ćwierćfinału, a w 2010 zakończyli udział na fazie grupowej. W meczu towarzyskim w 2005 roku pokonali Guam na ich boisku aż 21 do 0 Australia Tonga Reprezentacja Australii w piłce nożnej mężczyzn to zespół biorący udział w imieniu Australii w zawodach piłkarskich. Australia czterokrotnie grała w barażach do finałów Mistrzostw Świata, jednak do mundialu udało jej się awansować dopiero za czwartym podejściem po tym, jak w listopadzie 2005 roku po rzutach karnych ograła Urugwaj. Start na Mistrzostwach Świata w Niemczech w 2006 roku był pierwszym od 32 lat. Reprezentacja Tonga w piłce nożnej należy do FIFA od 1994 roku, jest jedną z najsłabszych drużyn tej organizacji, jak również swego kontynentu. Nigdy nie zdołała zakwalifikować się do Mistrzostw Świata ani Pucharu Narodów Oceanii. No i właśnie eliminacje do Mistrzostw Świata rok 2001 Tonga docierają do Australii i tam rozgrywają mecz i przegrywają 22 do 0. Tahiti, Mikronezja, reprezentacja Tahiti w piłce nożnej to reprezentacja Polinezji francuskiej i już pojawiła się w naszym rankingu na miejscu 10, gdzie wygrała samoamerykańskim. Tym razem Tahiti wygrało na własnym boisku z Mikronezją w Igrzyskach Pacyfiku. Reprezentacja Mikronezji w piłce nożnej od 2006 roku jest członkiem częściowo stowarzyszonym w Federacji Piłkarskiej Oceanii, dlatego nie może startować w Pucharze Narodów Oceanii i nie należy do FIFA i z tego względu nie może uczestniczyć w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Mimo to jest częściowo zrzeszona, więc jakiś tam udział może mieć i stąd zalicza się do naszego rankingu. Do spotkania doszło w 2015 roku i Tahiti wygrało aż 3. 30 do 0. Australia, samoamerykańskie i spotykają się dwie drużyny, które już gościliśmy na naszej liście. Australia swój mecz wygrała 22 do 0, zaś samoamerykańskie przegrało 18 do 0, czyli pewnie wiecie, kto wygrał w tym spotkaniu. Przechodzimy do wyniku. Australia wygrała aż 31 do 0, a był to rok 2001. Fiji Mikronezja. O Mikronezji już mówiłem i o jej przegranym meczu 30 do 0, ale to nie ostatni przypadek. W 2015 roku na igrzyskach Pacyfiku rozegrali mecz z Fiji. Reprezentacja Fiji w piłce nożnej pierwszy mecz rozegrała w 1951 roku. Jest członkiem FIFA od 1963 roku. Regularnie bierze udział w Pucharze Narodów Oceanii jej największym osiągnięciem w tym turnieju było trzecie miejsce w 1998 i 2008 roku. Jak się domyślacie, Fiji wygrało z mikronezją 38 do zera. Vanuatu, Mikronezja, reprezentacja Vanuatu w piłce nożnej, jest członkiem FIFA od 1988 roku, ale swe mecze rozgrywa już 30 lat wcześniej. Pucharze Narodów Oceanii czterokrotnie zajmowała czwarte miejsce. Do Mistrzostw Świata nie zdołała się dotąd zakwalifikować. No i ta Mikronezja, no właśnie. Igrzyska Oceanii, rok 2015. W grupie Mikronezja rozegrała trzy mecze. Pierwszy przegrali z 30 do 0 z Tahiti, o czym opowiadałem. Drugi mecz przegrali 38 do 0 z Fidżi. O czym opowiadałem? I kiedy wydawało się, że gorzej być już nie może, to przegrali w ostatnim meczu o honor z Vanuatu: uwaga 46 do 0, średnio jedna bramka co dwie minuty. Można, można. Policzcie, jaki bilans bramkowy miała mikronezja, bo dla mnie to za duża matematyka. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejny odcinek. Zapraszam Was również na kanał Inwigilator oraz na kanał Światowa Historia, który chwilowo jest zawieszony, ale mam nadzieję, że za chwilę wróci. Co do Inwigilatora, to jest właśnie czas, w którym pojawiają się tam filmy pełnometrażowe, powiedzmy, m.in. film o II wojnie światowej, który trwa jakieś 4 godziny, jednakże Mój program nie był w stanie tego ogarnąć, stąd wrzucam to po prostu w trzech częściach. Także myślę, że dość ciekawy materiał i przyda się na przykład w szkole, bo jest to taka druga wojna światowa w pigułce od A do Z, ale na moment pojawi się również film dotyczący wojny z terroryzmem i zimnej wojny. Cześć!